jeszcze raz naszych dobrodziejów, sponsorów z gminy Zawonia za to, że też w ten sposób mają wkład w naszą uroczystość i to jest też jakby w jakiś sposób powtórka uroczystości sprzed roku, gdy wówczas 50-kilogramowy tort był ze znakiem Rodła, a więc symbolem Wisły i Krakowa. Dzisiaj 77. rocznica ogłoszenia 5 praw Polaków pod znaku Rodła i dzięki życzliwości tutaj naszych przyjaciół mamy możliwość w ten sposób też kosztowania tych praw i w ten sposób również jakby degustowania dzieła, które przywiózł nam też z terenu gminy Zawonia, z cukierni pan Mariusz Pycyk. A więc to wymagało artyzmu, trudu, a ze strony naszych dobrodziejów środków finansowych. Dziękuję, że to na pewno nie dzisiejsze tylko spotkanie i nie ta chwila wspólnych podziękowań i mam nadzieję zasłużonej też dla państwa formy promocji i reklamy, ale także trwałej współpracy z ośrodkami, środowiskami szkolnymi, szkołami Wrocławia, województwa dolnośląskiego, ale ja mogę zapewnić ze szkołami spod znaku Rodła w naszej ojczyźnie, z którymi mam kontakt na co dzień, którym się staram te informacje przesyłać, zawiadamiać, powiadamiać. To jest jakby też efekt naszej współpracy i to państwu też obiecuję. I jeśli można tutaj dwa słowa, zanim przedstawię naszych jeszcze tutaj miłych gości, którzy z panami będą również tutaj w pierwszym momencie to pierwsze cięcie wykonywać. Proszę panów, pana Artura i pana Zbigniewa o dwa słowa do nas. Dzień dobry państwu. Jesteśmy firmą zajmującą się produkcją placów zabaw dla przedszkoli, dla szkół użytku publicznego również. Jesteśmy młodą firmą, ale prężnie się rozwijającą. Mamy też 15 marca będzie 5 lat od kiedy prowadzimy firmę. Myślę, że robimy dobre rzeczy dla dzieci przede wszystkim i młodzieży. Zobaczymy jak będzie dalej. Zasponsorowaliśmy troszeczkę tutaj, bo też chcieliśmy się pokazać, bo mało rzeczy robimy we Wrocławiu, tutaj w tym bardziej po Polsce, w Europie gdzieś robimy rzeczy, a we Wrocławiu bardzo mało. Także dziękuję bardzo za... Bardzo dziękujemy. Jest tutaj naprawdę w tym roku wyjątkowo wiele szkół z Wrocławia. Jest Koźmin Wielkopolski, są przedstawiciele miasta Opola, wielu środowisk, rady osiedli. To są wszystko miejsca, gdzie są miejsca do zagospodarowania pod kątem rekreacji, wolnego spędzania czasu, aby ten sport, a więc ten zdrowy duch też w naszym narodzie miał miejsce. I właśnie firma Free Kids na to zapotrzebowanie odpowiada. Życzymy wam wielu miłych klientów, klientów instytucjonalnych, i przede wszystkim, żeby za to dobro nam wyświadczone, to dobro do was powracało. I proszę państwa, 10:30 według ustalonego programu nasi mili sponsorzy razem w towarzystwie pana Józefa Młynarczyka z Hamburga, byłego prezesa Związku Polaków w Niemczech i pana profesora Ireneusza Jóźwiaka, dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Łask, zechcą tutaj razem stanąć nieopodal znaku Rodła i logo firmy, naszą obsługę katering przygotowuje nam firma pani Anny Łukowicz z panem Łukaszem Nawrotem na czele, dyrektorem tego znanego i nie tylko tego przedsięwzięcia, ale na organizację za logistykę, za sprawy, za umiejętności, które są tutaj ważne i poprosimy o odpalenie naszego tortu. Do akcji.
Okej. Patriotyzmu dalej jest w naszych sercach po prostu i nie jest on odczuwalny w takim stopniu jak w tych czasach przedwojennych, kiedy Polacy bardzo dbali o swój honor, o ojczyznę i próbowali podtrzymywać dawne tradycje. Lecz w dzisiejszych czasach taka młodzież, która na przykład jest na tym spotkaniu, widać, że nie zapomina o tych wydarzeniach i próbuje kultywować tradycje, które były w tych czasach dawniejszych, przedwojennych. Myślę, że jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Nie mam się czego wstydzić. Na przestrzeni wieków wszystko zawdzięczamy Bogu i prawdy Polaków, które są prezentowane na znak orła, są bardzo aktualne. Trzeba nam wiedzieć, że w chwili obecnej od przynajmniej kilku, siedmiu lat systematycznie w wolnej Polsce jednak ograniczane są kwestie dotyczące chociażby nauczania lekcji historii w szkołach, ograniczenie tych godzin lekcji historii, a co za tym idzie również nauczania patriotycznego, tego patriotyzmu nie tylko lokalnego, ale tego wielkiego, narodowego. Tłumienie, szczególnie w młodzieży, w małych dzieciach, tych podstawowych wartości, które od zawsze przyświecały mi, nam, naszemu krajowi, naszym rodakom, to tym bardziej takie przedsięwzięcia jak dzisiejsze powinny mieć miejsce. Nie powinniśmy się bać, obawiać. Dzisiaj widzimy po frekwencji, po tych radosnych dzieciach, że mimo działań bardzo niekorzystnych władzy, jeżeli znajdzie się grupa ludzi, która będzie chciała te wartości kultywować, podtrzymywać wokół wartości przede wszystkim tradycji polskiej, wartości patriotycznych, to zawsze będzie odzew i zapotrzebowanie, bo taki odzew i zapotrzebowanie jest jeszcze w naszych polskich domach i oby było jak najdłużej. Ja jestem bardzo dumny z bycia Polakiem, głównie przez wzgląd na naszą wspaniałą historię. Nie mamy czego się w niej wstydzić, a wręcz przeciwnie. Możemy być dumni z takich wydarzeń, jak na przykład bitwa pod Wiedniem, Powstanie Wielkopolskie czy Kirchholm na przykład. Bardzo się interesuję historią i jest wielu, na przykład wielu wspaniałych Polaków, którzy zapisali się na kartach naszego kraju, ale także i innych. Walczyli o wolność naszą i innych nacji. Jestem dlatego bardzo dumny z bycia Polakiem, bo wielu naszych rodaków zapisało się na kartach historii i uświadomili innym krajom o naszych wartościach, o tym, co to znaczy być Polakiem i są po prostu bohaterami. I marzę o tym, żeby, biorę z nich przykład i marzę o tym, żeby kiedyś być takim jak oni. Myślę, że patriotyzm mimo na przestrzeni wieków dalej zobowiązuje nas do tego, byśmy byli dumni i wierni naszej ojczyźnie. Jest przecież 5 praw Polaków, z której jedna mówi, że ojczyzna jest matką, a na matkę nie mówi się złych słów. To jest jedno z oznak patriotyzmu, tak samo oddawanie życia za ojczyznę, jak i wspomaganie w trudnych chwilach. Uważam, że w dzisiejszych czasach trudno jest być patriotą, ponieważ media kreują wizerunek człowieka, który nie jest osobą patriotyczną, dlatego powinniśmy być stanowczy w naszych poglądach.